Dzień dobry Państwu. Witają się Mateusz Piskorski. Dzień dobry. I Tomasz Jankowski. Wbrew cenzurze odpowiadamy na Wasze pytania. Już prawdopodobnie po raz ostatni w tej formie, ale to się o tym dowiecie z innych źródeł. Zanim zaczniemy czytać i odpowiadać, to jeszcze serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do polubiania nas także na Facebooku. Tam również jesteśmy, tam również wrzucamy różne materiały. Kto pierwszy czyta? A może ja moment. Jeszcze zaproszenie na jutro może pokażmy widzom. Koniecznie i zapraszamy, bo my będziemy. Bo my też będziemy, dokładnie. Spotkamy się z częścią z Państwem. Niedziela ukraińskiego rachunku. Zapraszamy 9 lipca 2023 roku. Warszawa, Aleja Szucha 7 w godzinach od 10 do 12 na zgromadzenie publiczne przed ambasadą Ukrainy jako przedstawicielstwem państwa ukraińskiego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Celem zgromadzenia będzie wywarcie nacisku na władzach państwa ukraińskiego o podjęcie przez prokuraturę i odpowiednik ukraińskiej IPN zbadania i osądzenia zbrodni ludobójstwa z lat 40. ubiegłego wieku, dokonanej na terenie obecnego państwa ukraińskiego przez faszystowskie organizacje, które są ideową podstawą państwowości Ukrainy. Ludobójstwa dokonanego na ludności cywilnej żydowskiej, polskiej, rosyjskiej, białoruskiej, słowackiej, węgierskiej i ukraińskiej. Podjęcie przez państwo ukraińskie postępowania prokuratorskiego w tej sprawie będzie się wiązać z ekshumacjami pomordowanych ofiar z urzędu. Ponadto jako Polacy mamy obowiązek wyjaśnienia obecnym władzom Ukrainy, iż w ich bratobójczej walce z Rosjanami z amerykańskiego podpuszczenia nigdy i w żaden sposób nie walczą o Polskę i Polaków oraz nie bronią Polski i Polaków. A jeśli nabyli takiego przeświadczenia, to wyjaśniamy, iż są w głębokim błędzie, wprowadzeni przez władze obecnej Rzeczpospolitej. Ukraińskie ludobójstwo na Polaka z lat 40. jest doświadczeniem wystarczającym dla narodu polskiego. W wyniku wojny na Ukrainie nie możemy dopuścić, by stworzona sytuacja doprowadziła do kolejnego ludobójstwa Polaków. Ponadto wystawimy weksel honorowy, przekażemy ambasadzie Ukrainy za udzieloną pomoc Ukraińcom przez państwo i obywateli Rzeczpospolitej. Organizatorami zgromadzenia są Partia Polityczna Front, Klub Myśli Polskiej, Ruch Antywojenny, Stronnictwo Narodowe, Partia Zjednoczenie Ponad Podziałami oraz inne organizacje. Serdecznie zapraszamy. A teraz już zapraszamy do odpowiedzi i pytań. Pytań i odpowiedzi. Witold Gruzowty. Co dalej? Puśćcie panowie wozy fantazji. Zakładam, że uda się uniknąć zniszczenia Poznania, na przykład przez Rosję. Jakie macie zapatrywania na dalszy przebieg wydarzeń? Jak może wyglądać Polska za kilkanaście lat? Oj, to jest bardzo trudno jest prognozować. Czasami, szanowny panie Witoldzie, nawet o tydzień, dwa tygodnie. Ja sam się przyznam, że jak większość pewnie chyba, zdecydowana większość komentatorów, nie przewidziałem zupełnie tego, co się zdarzyło 24 lutego 2022 roku, więc bardzo trudno jest prognozować. Ja może panu odpowiem w taki sposób, jakbym chciał. Znaczy, ja bym chciał, żeby Polska za kilkanaście lat była krajem wyleczonym z tego wleczenia się w ogonie Zachodu, z tego wysługiwania się tej Ameryce, tym Brytyjczykom, anglicyzowania tych polskich słów, tego naśladowania, tego bycia tą papugą narodów, jak to słynny wiesz kiedyś powiedział, i będzie krajem, który będzie aktywny w strukturach rodzącego się świata wielobiegunowego, takich jak BRICS, czy na przykład, nie wiem, Szanghajska Organizacja Współpracy. No tak bym chciał, żeby to się skończyło, ale jak będzie, a już zwłaszcza za kilkanaście lat, to bardzo trudno odpowiedzieć. Chyba że Mateusz wie. Jak wiesz, to się powie. Ja z dużą dozą prawdopodobieństwa obstawiam, że tak jak powiedział Tomek, nie będzie. I na tym zakończę wypowiedź. Mogę mnie pytać, dobra. Łukasz Jankowiak. Jak to jest z tym kultem Stalina we współczesnej Rosji? Czy rzeczywiście ma tak dużo pomników? Jak jest przedstawiany przez rosyjskie władze i w mediach? Jaki jest ogólny stosunek Rosjan do tej postaci? Kiedyś było takie podobne pytanie, ale dobra, mamy nowych widzów, więc odpowiadajmy. No. Stalin jest uznawany za zwycięzcę w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, bo tak Rosjanie określają II wojnę światową.
I ten okres jego kariery politycznej jest uznawany za decydujący wśród wielu Rosjan, dlatego około 70%, różne są sondaże, około 70% mieszkańców współczesnej Rosji uznaje go za owego zwycięzcę. Tak się akurat zdarzyło, że to on stał na czele państwa radzieckiego w tym czasie. Jednocześnie jest też świadomość dwuznaczności epoki stalinowskiej, to znaczy w związku z licznymi oficjalnymi potępieniami choćby czystek stalinowskich późnych lat 30., czy świadomością tego, o czym pisał Sołżenicyn, podkreślmy, Sołżenicyn jest uznawany przez elity rosyjskie, przez klasę polityczną rosyjską, za jedną z najważniejszych postaci w rosyjskiej literaturze, ale też za takie sumienie narodu rosyjskiego. Więc jest też świadomość okrucieństw i patologii stalinizmu. Ten stosunek jest zatem dwuznaczny. A tu jest też pytanie o pomniki. Duża część pomników w latach 90. została usunięta. Nie zburzona w jakiś spektakularny sposób, ale gdzieś tam przeniesiona. Część z nich niszczeje gdzieś na uboczu. Natomiast warto prześledzić mapę pomnikową Stalina na obszarze postradzieckim, nie tylko w Rosji. Wychodzi nam z tej mapy, że najwięcej nowych pomników Stalina już teraz, w XXI wieku, odsłaniano w Gruzji. Nie w Rosji, nie w Federacji Rosyjskiej, a w Gruzji. Z Gruzją konkuruje o małą ojczyznę Józefa Stalina Republika Południowej Osetii. Tam też jest sporo pomników, jest główna ulica w dalszym ciągu stolicy Południowej Osetii, Cchinwali, właśnie imienia Józefa Stalina. No i w niektórych regionach rosyjskich, ale uwaga, przede wszystkim kaukaskich, na przykład w Osetii Północnej. To region Federacji Rosyjskiej. Ale też w sąsiednim Dagestanie, w Inguszetii. Tam na Kaukazie i na obszarach południowej Rosji mieliśmy rzeczywiście do czynienia z różnymi oddolnymi najczęściej inicjatywami budowy popiersia Józefa Stalina w jakiejś wsi. Na poziomie państwowym tych upamiętnień właściwie nie ma. Co nie znaczy, że w niektórych innych miastach rosyjskich, nawet gdzieś na odległej Syberii, albo z inicjatywy lokalnych struktur KPRF, czyli Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, albo po prostu z inicjatywy mieszkańców lokalnych jakieś tablice, pomniki na cześć Stalina nie powstają, bo powstają. Słowianka Lucyna. Co do propagandy rosyjskiej w sprawie połączenia Polski i Ukrainy, absolutnie z panami się nie zgadzam. Za wiele na ten temat ukazuje się artykułów w Polsce i nawet w Ameryce. Rosjanie mogą wysnuwać takie wnioski, tak jak i wielu Polaków jest obecnie zaniepokojonych, że do tego może dojść. Są również Polacy, co to im się marzy odzyskanie Lwowa. To są bzdury według pana Jankowskiego i propaganda rosyjska, jeżeli już, to propaganda polska i oby to była tylko propaganda, czego nam Polakom życzę. Z tym ostatnim życzeniem jak najbardziej się zgadzam, natomiast droga pani Lucyno, rosyjskie źródła nie mówią o tym jakimś tam połączeniu federalnym, na przykład federalnym państwie polsko-ukraińskim, tylko o tym, że Polska chce zagarnąć swoje dawne kresy dzisiejszą zachodnią Ukrainę. To jest jednak zasadnicza różnica. Ten projekt federacyjny faktycznie się pojawiał i tutaj się w pełni też zgadzam, bo przecież to nawet w polskiej publicystyce i to nawet po stronie rządowej już się pojawiało, czemu tak przekreślił to Jarosław Kaczyński, że Polska zostanie Polską, Ukraina zostanie Ukrainą, no ale faktycznie coś było na rzeczy, tak jak to pani ujęła, tylko w nieco innej formie niż to przedstawiają Rosjanie i dlatego uczciwie to oddajmy. No i tyle. AJAS-75. Pytanko, jak się panu wydaje, możliwa będzie misja pokojowa na środkowej Ukrainie w ramach United Nations, czyli ONZ-u, lub oficjalna NATO? Podobno jakieś mieszane jednostki lubelskie już zostały sformowane. W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych musiałaby mieć mandat Rady Bezpieczeństwa ONZ, w skład której wchodzi Rosja, między innymi. Więc wątpię, by biorąc pod uwagę stanowisko Moskwy, wyrażona została zgoda na takie rozwiązanie. Chyba, że w drugą stronę. No, tego nie wiemy. Natomiast w ramach NATO, to oznaczałoby
być może duże prawdopodobieństwo III wojny światowej, więc w ramach NATO z całą pewnością nie, w ramach Litpol-Ukr-Brig, tak to się nazywa. Ten twór pewnie ma na myśli nasz widz. Otóż były takie koncepcje w którymś momencie wyrażone przez doradcę Zełenskiego, a byłego sekretarza generalnego NATO Andersa Foga Asmussena, który mówił o tym, że siły litewskie i polskie powinny zbrojnie interweniować na Ukrainie. Ale znów należy w to wątpić, przynajmniej dopóki nie ma zielonego światła w tej sprawie od koordynujących te kraje anglosasów. No poza tym pewnie by się to wiązało z czysto polską, w sensie państwową odpowiedzialnością, a nie z zaangażowaniem NATO. Dalej. Piotr Maccy 8793. Czy Ukraińcy w Polsce mogą nam zrobić Francję w cudzysłowie? Obawiam się, że jak banderowcy przegrają wojnę, a ją przegrają, to mogą z Polski chcieć zrobić swój stan, przynajmniej przy granicy z Ukrainą. Czy my, rząd, wie, kto do nas przyjeżdża, ile broni jest w rękach ukraińskich uchodźców? Co do tego ostatniego na pewno nie wie, bo przy takiej liczbie to nie da się tego skontrolować. To nie ma po prostu fizycznie takiej możliwości, więc tu też oczywiście rodzą się... Wiele się już obaw na ten temat zrodziło i będzie się rodzić. Co do tego, czy nam mogą zrobić Francję, to dwa zdania wyjaśnienia. Dlaczego dzieje się Francja? Proszę Państwa, przede wszystkim dlatego, że polityka migracyjna Francji polegała na tym, że ściągano tych ludzi do gorszych prac w okresach prosperity, w okresach, kiedy ten system przeżywał kryzys, ci ludzie zostawali najczęściej bez tej pracy i oni po prostu tworzyli getta. Jeżeli my będziemy tych Ukraińców tak samo, w taki sam sposób integrować z polskim społeczeństwem, że oni będą zamieszkiwać gorsze dzielnice, wykonywać gorzej płatne prace i tym samym tworzyć getta ukraińskie w Polsce, to tak, rzeczywiście może dojść nawet do takich kryzysów społecznych. To wiadomo, no nie od razu, tak, bo to jest jednak proces, ale niestety polskie władze robią dużo, by taki proces powtórzyć także w tym przypadku. Ja się nie do końca zgodzę. Ja uważam, że aby tego uniknąć, potencjalnego nawet tego rodzaju zagrożenia, po zakończeniu działań wojennych władze polskie powinny przedsięwziąć wszelkie możliwe kroki, żeby umożliwić naszym gościom powrót na Ukrainę. I to powinien być dla nich priorytet. I tutaj znów niekoniecznie władze polskie czy my, Polacy, będziemy tworzyli jakieś getta, jak mówisz. Może być tak, że po prostu ci ludzie nie będą chcieli się integrować ze społeczeństwem polskim i to jest zresztą ich prawo. No, mogą się nie czuć Polakami. Problem polega na tym, że przy spolegliwości niektórych władz miejskich, jak na przykład władz takich miast jak Wrocław, gdzie mamy już dwujęzyczne napisy na obiektach komunikacji miejskiej, my rzeczywiście doprowadzamy do spowolnienia ewentualnych procesów integracji i asymilacji, o której tu mówiłeś. Tylko wiesz, tutaj jest pytanie, czy oni będą mieli do czego wracać i czy będą chcieli rzeczywiście, bo to, że im rząd umożliwi, no to jest jedna strona medalu, a druga, że nie wiemy jeszcze, jak Ukraina będzie wyglądać po zakończeniu działań wojennych. No tego oczywiście no nie wiemy. Nie wiemy, jak będzie Polska wyglądała po zakończeniu działań wojennych. No właśnie, to też następna sprawa. Dobra, następny. To teraz ja. Też. Pawelski 7536. Nie zrozumieliście, panowie, pytania. To nie żart, że antypolski, litewsko-ruski hormon jest jadem. Możemy nazwać ulicę imieniem waszego prezydenta, ale nazwa musi być po litewsku, bo takie mamy prawo, a po litewsku będzie to brzmiało właśnie tak. To co? Nadal chcecie ulicę? Ale przepraszam, czy mieliśmy dalej do zrozumienia, że chcemy ulicy Kaczyńskiego? To chodziło o Kaczyńskiego Lecha. Żadnemu narodowi bym nie życzył ulicy Lecha Kaczyńskiego. Absolutnie, my bardzo lubimy Litwinów i nie róbcie tego błędu i nie nazywajcie ulic imieniem, tak jak Gruzini zrobili, Kaczyńskiego, Busha, Reagana, tej całej szajki, bo to przecież, no, myślę, że Litwini mają swoich bohaterów i ważne postacie dla swojej kultury i historii. Warto ich imieniem nazywać ulice i place. Dokładnie. Rodr 2809. Czemu w krajach dawnego ZSRR prywatyzacja majątku państwowego poszła w takim kierunku, że w jej wyniku w niemal każdym z tych państw powstała trzymająca władzę nad gospodarką grupa oligarchiczna, podczas gdy w państwach zależnych od Związku Radzieckiego, takich jak Polska czy Czechy, oligarchowie nigdy nie zaistnieli? Drogi Rodr, z prostej przyczyny w Rosji i na Ukrainie też
generalnie na obszarze poradzieckim, no poza Litwą, Łotwą i Estonią, to trochę inne też są przypadki, prywatyzacja i dekonstrukcja tego ustroju socjalistycznego polegała na tym, że na majątku państwowym uwłaszczały się przedstawiciele tamtejszych lokalnych elit. Natomiast tutaj w krajach z bloku, ale nie należących do Związku Radzieckiego, uwłaszczał się przede wszystkim kapitał zachodni. Oczywiście te elity lokalne też miały swoją rolę, ale to była rola podrzędna. Powstał tak zwany kapitał kompradorski. No, czyli ten kapitał, który swoją pozycję ma, którego pozycja jest ekonomicznie uzależniona od pozycji kogoś wyżej. W tym wypadku to są elity finansowe Zachodu. Więc to jest ta różnica. I jeszcze dorzucę do Twojego wyjaśnienia coś bardzo istotnego. Proszę Państwa, w Polsce, jak opisywało to wielu analityków polskiej prywatyzacji, w tej prywatyzacji na początku brała udział tak zwana nomenklatura. Tylko że u nas w roku 1997 władzą nad polską gospodarką przejęli ludzie z obozu Solidaruchów, szeroko rozumianego. I ci ludzie dokonali jednej podstawowej rzeczy. Ucięli łeb, przepraszam za wyrażenie, tej kształtującej się polskiej oligarchii. Nie przejęli tego majątku dla siebie, tylko wyprzedali go transnarodowym korporacjom. To jest ta podstawowa różnica. Tymczasem w krajach obszaru postradzieckiego oligarchia tworzona była przez taki amalgamat czerwonych dyrektorów, klasy dawnych dyrektorów państwowych przedsiębiorstw, uwłaszczających się na nich, i świata przestępczego. To było połączone, był to zespół naczyń połączonych. Ludzie ci, którzy zdobyli już tą własność, tą kontrolę nad własnością, dawną własnością państwową, bronili jej za wszelką cenę, myśląc o przyszłych pokoleniach, o swoich dzieciach, o swoich rodzinach, oczywiście nie myśląc o państwach, na terenie których żyli. A w Polsce nasza głupota, a konkretnie głupota tych, którzy sprawowali władzę, po kluczowym z tego punktu widzenia roku 97, przypomnę, przegrana SLD, wygrana AWS z Unią Wolności, w Polsce ci ludzie nie myśleli nawet o własnych dzieciach, czyli nawet o tym, żeby stworzyć samych siebie, wykreować się na tą miejscową oligarchię. Efekt był taki, że na początku drugiej dekady XXI wieku nasz oligarcha, nieżyjący już, Jan Kulczyk, był na oficjalnej liście Forbesa na 208 miejscu, o ile dobrze pamiętam, a ukraiński oligarcha Rinat Achmetow był na 8 miejscu. Poza Kulczykiem w tych pierwszych setkach liście Forbesa praktycznie nikogo nie było z Polaków. Drogo, nie wiedziałem, że Mateusz takie listy Forbesa przeglądał. Ale tutaj jedna rata, jest taki przywódca, nawet to, jak się Państwo przyjrzycie na dzisiejszy program, to gdzieś tutaj obecny, który nie dopuścił nawet do rozwoju oligarchii w swoim kraju. Można się domyślać chyba, o którego chodzi. Zresztą o nim jeszcze dzisiaj będzie, z tego co wiem. Dobra, i drugie pytanie chyba od tego samego użytkownika, a to Tobie przekażę, bo ona będzie chyba tutaj więcej będziesz trochę wiedział. Jak Panowie sądzą, czemu Alternative für Deutschland, to jest w sumie socjologia i politologia, cieszy się o wiele większą popularnością we wschodnich landach Niemiec w porównaniu z landami zachodnimi? Czy ma to związek z NRD-owską przeszłością tych landów? Trudne to jest. Pytanie o motywację wyboru dokonywanego przez Niemców. Ma to związek z przeszłością bardziej odległą niż przeszłość NRD-owska. Z NRD-owską też, ale jeszcze dalej możemy poskrobać z przeszłością pruską, tam się kształtującą na terenie głównie wschodnich landów, chociaż nie wszystkich historycznie. Ma to związek z definitywnie większym konserwatyzmem społecznym NRD niż RFN-u. Ma to związek z uchwyceniem przez część liderów wschodnio-niemieckich struktur AfD, takich jak choćby Björn Höcke w Turyngii, uchwyceniem tego, że elektorat NRD-owski, post-NRD-owski jest elektoratem również socjalnym. AfD to są dwie partie, proszę Państwa. Liberalna na zachodzie i obyczajowo, i gospodarczo, i socjal-konserwatywna na wschodzie. Na wschodzie, dzięki temu, że, czy przez to, że Die Linke, lewica tamtejsza, porzuciła hasła socjalne, głównym beneficjentem tego wycofania się Die Linke z aktywności w landach wschodnich jest właśnie paradoksalnie Alternatywa dla Niemiec. Czyli pruskość, NRD-owskość i prosocjalny charakter to są czynniki determinujące ogromne poparcie, rzeczywiście ogromne, w niektórych landach wychodzą na pierwsze miejsce wschodnich
AfD w dawnej NRD. No i przepływy elektoratów rzeczywiście są dość duże między Delika a AfD. W każdym razie można powiedzieć, że AfD to taki dziedzic pruski. No, nie no, w dobrym tego słowa znaczeniu. Dobra, następny... Slavc5287. To zgubiłem. Ten komentarz Karaganowa pojawił się po atakach rakietami Storm Shadow, które dostarczył Londyn. Nie sądzicie, że to jakaś abstrakcyjna teza publicystyczna? Dlaczego Rosjanie mieliby to robić, skoro mają pod ręką ten nisko wiszący owoc, którym jest odcięcie Kijowa od ciągów komunikacyjnych, jakimi jest dostarczana śmiecionośna broń, która uszkadza rosyjską infrastrukturę krytyczną i likwiduje żołnierzy? To chyba byłoby kluczowe dla Rosji, a nie spychanie się do wiecznej infamii po ataku atomowym na odległy Poznań. Nadmieńmy, że chodzi o artykuł w piśmie Rosja w globalnej polityce Siergieja Karaganowa, tak. Ale ja się w pełni zgadzam z tym, co użytkownik napisał. Dokładnie tak uważam, że to jest wyłącznie retoryka, bo też zanim doszłoby do takiego stopnia eskalacji, no to właśnie jest jeszcze wiele metod do wykorzystania i to bez żadnego tam atomu na samej Ukrainie, żeby ukrócić, czy nawet, czy choćby zmniejszyć skalę problemu, który tutaj widz opisał. Także bardzo dziękuję za komentarz, nie będę z nim polemizował, bo się z nim zgadzam. Kątam ten, uspokójmy mieszkańców Poznania, bo tam jest ten Poznań wymieniany jako przykładowy. Tak. No tam też... jest takie pytanie, cytuję z pamięci, czy Amerykanie ryzykowaliby przykładowy Boston w imię przykładowego Poznania? No. Tak. Ono tak brzmi, więc to niekoniecznie było adresowane do mieszkańców Poznania. Myślę, że Kaganow jakoś szczególną nienawiścią do Wielkopolan nie pała. No, powinien zostać zaproszony na spotkanie do prezydenta Jaśkowiaka i wyjaśnić wszystko. Tak jak z tego co wiem, na przykład pani prezydent Gdańska bardzo by chciała Dugina przeczytać. A Dugin obiecał, że przyjedzie do niej. No właśnie. Wacwar 9201. Pytanie, jakie korzyści finansowe miałaby Polska, gdyby wszystkie rosyjskie rurociągi te leżące na dnie Bałtyku przechodziły przez Polskę, plus korzyści z tych, które już przechodzą przez Polskę? Fajne pytanie. Bardzo dobre pytanie, żeby przeanalizować, stworzyć taką symulację ekonomiczną. My nie wiemy, jakie by były stawki tranzytu, gdyby umowy obowiązywały, ale gdyby nie powstał Nord Stream 1 wcześniej i Nord Stream 2 później, no to cóż, bylibyśmy podstawowym krajem tranzytowym dla rosyjskich surowców do Europy Zachodniej i właściwie moglibyśmy sobie trochę pozwolić na narzucanie pewnych warunków, twarde negocjowanie z Moskwą, gdybyśmy to my mieli na swoim terytorium te nitki tranzytowe, więc podejrzewam, że byłaby to bardzo pokaźna pozycja w polskim budżecie. No i przypomnę, dzisiaj mówiliśmy już o niesławnej pamięci AWS-ie, z którego wywodzi się PiS i Platforma Obywatelska. Otóż, proszę Państwa, to ci ludzie jeszcze w latach 90. opowiadając jakieś androny o rzekomych światłowodach szpiegowskich, zablokowali budowę drugiej nitki gazociągu jamalskiego. I od tego się zaczęło, stąd się przypominamy tylko, bo to odległe czasy. Stąd się pojawił pomysł na Nord Stream, na rurę pod dnie Bałtyku, więc sami stworzyliśmy ten problem i sami pozbawiliśmy się tej możliwości, która przynosiłaby nam pewnie miliardy euro rocznie. I tutaj nikt nie powoła jakoś komisji do spraw zbadania w tym wypadku antypolskich wpływów. I lobby amerykańskiego, o, wpływów nie, amerykańskich. Nie wiem kogo lobby, ale ja stawiam tezę, że teraz mamy być hubem gazowym Stanów Zjednoczonych. No to rzeczywiście, cui bono. Tak? No. Dalej. Jankes 1612. Pytanie. Ostatnio znów zaostrzyła się nagonka na Białorusi Aleksandra Łukaszenkę. Szczują na niego jak wściekłe psy. Za co oni wszyscy tak nienawidzą tego spokojnego człowieka, który nic złego Polsce nie zrobił. I ta Białoruś też nam nic złego nie zrobiła. Mało tego, drogi użytkownik, po pierwsze to chyba widać, że ja się do tej nagonki absolutnie nie przyłączam. Ja uważam Aleksandra Łukaszenkę za wybitnego polityka i także przyjaznego Polsce. Czego dawał zresztą wiele razy przykład, bo on wielokrotnie wyciągał rękę do Polski. Właśnie po to, żeby się pojednać. Ona zawsze była odrzucana przez tych, którzy występują w imieniu naszego państwa. Natomiast to nigdy Aleksandra Łukaszenki nie zniechęciło do takich przyjaznych kroków wobec samych Polaków, bo po pierwsze już w zeszłym roku zniósł wizy, żeby każdy Polak mógł pojechać zobaczyć Białoruś. Nawet teraz w warunkach przecież wojny toczonej w sąsiednim kraju on przedłużył do końca 2023 roku ten wjazd bezwizowy. No i niestety to utrudniony jest ten przejazd przez Straż Graniczną, ale prezydent Łukaszenka zrobił wszystko, żeby Polacy mogli zobaczyć, jak naprawdę Białoruś wygląda. Po trzecie, oczywiście tego nikt w polskich mediach nie cytował. Ja nawet nie wiem, czy my tu jakieś playlisty nie zrobimy typu raport z Białorusi, bo chyba to jest co odkłamywać.
Ale Aleksander Łukaszenko, i to niedługo po tych protestach wielkich w sierpniu 2020 roku, pojechał do Grodna, miał takie wystąpienie, gdzie zwrócił się, to było jakieś otwarcie mostu, i on się zwrócił z słowami, w takich słowach do Polaków mieszkających w Grodnie, że wy, Polacy, tu w Grodnie jesteście gospodarzami. Tego oczywiście nikt w polskich mediach nie zauważył, że Grodno jest takie, tak samo wasze, drodzy Polacy. Naprawdę on... Nie wiem, co jeszcze mógłby zrobić, żeby móc do Polski wyciągnąć rękę. No problem polega na tym, że Polską nie rządzą ludzie, którzy mają na względzie interes Polski. Naprawdę, no ja to, proszę Państwa, przepraszam, mi to jest przykro mówić, ale no, jak sobie tak przeanalizujemy, to mi jest trudno w ogóle postawić tezę, że ktoś z tych rządzących ma rzeczywiście, że sobie pozwolę na takie górnolotne słowa, Polskę w sercu. No nie, no oni chcą być Zachodem, chcą być awangardą Zachodu, chcą być wschodnią flanką NATO, ale... Ta Polska to w zasadzie jakoś kula u nogi się wydaje być. No. Ale mógłby coś zrobić. Dlaczego mówi, że nic by nie mógł zrobić, żeby był satysfakcjonować? Mógłby podać się udzielić wywiadu wbrew cenzurze. Nie, podać się do dymisji, a ewentualnie zastrzelić. A no tak. Wtedy by się rzeczywiście tutaj ucieszyli. Tak? Polska cieszyłaby się z takiej... Tylko, że on już nie takich kozaków przeżył, jak tych, co dzisiaj rządzą. Właśnie. Pytanie do obu panów, GFF czy 1.8. Czy Izrael ma jakieś interesy w Chinach i Indiach i jeśli je posiada, to czy są one bardzo duże? Jeśli chodzi o Chiny, to przypomnijmy taką ciekawostkę, że Izrael był pierwszym państwem bliskowschodnim, który w 1950 roku uznał Chińską Republikę Ludową na oficjalnym poziomie. Inni się trochę ociągali. Te stosunki się wówczas dość dobrze układały, aczkolwiek nie było wzajemności, bo Chińska Republika Ludowa uznała Izrael i nawiązała z nim oficjalne stosunki dyplomatyczne dopiero w 1992 roku. Co do interesów, to są przede wszystkim interesy całkiem spore, jeśli chodzi o obrót handlowy. O ile dobrze pamiętam, to Chiny są trzecim w tej chwili co do wielkości obrotu, wysokości obrotów partnerem handlowym dla Izraela. I podobno, co budziło niepokój Amerykanów zresztą, jest pewna współpraca chińsko-izraelska w dziedzinie wysokich technologii, w tym technologii podwójnego przeznaczenia, czyli tych mogących być wykorzystywanymi również w sektorze zbrojeniowym, co Amerykanów musi niepokoić, bo Amerykanie mają monopol na, czy przez lata próbowali mieć monopol na sprzedaż broni Izraelowi. Co do Indii. To ja myślę, że takie dość skomplikowane są te relacje. Dlaczego? Dlatego, że w 2020 chyba pierwszym roku doszło do próby ataku bombowego na ambasadę Izraela, właściwie przed budynkiem ambasady Izraela w New Delhi. Oskarżono o to wszystko Irańczyków, nie miejscowych, a Irańczyków. Indie mają swoje problemy konfliktów wyznaniowych, o tak to nazwijmy. Premier Narendra Modi jest wyraźnie bliższy Izraelowi niż światu muzułmańskiemu, chociaż przeczy temu fakt posiadania przez Indie dobrych relacji handlowych ze wspomnianym już Iranem, paradoksalnie. Mnóstwo paradoksów. I jeszcze jedna informacja, bardzo istotna. Proszę Państwa, Izrael konsekwentnie przez lata znajdował się, myślę, że nadal się znajduje, na drugim miejscu, jeśli chodzi o wartość dostaw broni do Indii. Indie kupują broń w Izraelu. Tym akurat nie jestem zdziwiony, bo to pośrednictwo też amerykańskie. Tam zawsze była ta współpraca na tym gruncie. Także tu stosunki... Technologicznie, nie? Stosunki w moim przekonaniu i w jednym, i w drugim przypadku są, żeby to podsumować, bardzo pragmatyczne i z punktu widzenia jednej i drugiej strony. Absolutnie, myślę, chyba nikt nie wątpi, że... Ale uwaga, Izraelu to liczy się jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. I Izrael się nie obraża na Chiny za to, że konsekwentnie od wielu, wielu lat głosują za propalestyńskimi rezolucjami w ONZ. A Chiny to konsekwentnie robią. No, jedno to interes polityka. Pragmatyczny jest istotniejszy od jakichś górnolotnych deklaracji. A gospodarka, gospodarka. Mówię, no akurat Izrael chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że to doskonale potrafi. I Chiny też to potrafią. I Chiny też, oczywiście. O jednych i drugich się mówi, że handlarze, prawda? No ale nieraz się to używa jako obelga, ja wiem, czy to jest do końca obelga. No pragmatycy jedni. No dokładnie. Awan Hardach. Doniesienia o obecności Jewgenija Prigożyna i grupy Wagnera na Białorusi stanowią dla Polski i polskich obywateli pewnego rodzaju przetasowanie na wojennej szachownicy.
Ukraińcy mogli do tej pory atakować mosty, wysadzać tamy, dokonywać partyzanckich rajdów na terytorium Rosji, nawet wysadzać strategiczne rurociągi. Dziś grupa Wagnera ma status bezpaństwowy, prywatni najemnicy. Dostali bazę u Aleksandra Łukaszenki. Co jeśli prywatna, uzbrojona grupa Wagnera wtargnie na terytorium Polski, NATO, w sposób partyzancki w celu wywołania chaosu, rabunków, mordów czy innych niepokojów? I jakie stanowisko mamy zająć my, zdroworozsądkowi antysystemowcy, ludzie dążący do normalizacji stosunków z Federacją Rosyjską? Gdyby rzeczywiście miało do czegoś takiego dojść, to po prostu się bronić. To jest chyba normalna postawa zdroworozsądkowa. Siebie, nie Morawieckiego czy Kaczyńskiego. Natomiast... To ja nie wiem, czy nie uciekać, bo tak słyszałeś, że mówią, że to Prigorzyn mówi, że najlepsza armia na świecie. No ale nie, wiesz co, bo ja sobie tak na to odpowiedziałem, ale czysto abstrakcyjnie, bo ja chcę zdementować też tezy stawiane w tym pytaniu. Nie dostali żadnej bazy na Białorusi. Na Białorusi powstały bazy, gdzie Wagnerowcy mają szkolić białoruskie wojsko, a nie, że będą sobie tam stale funkcjonować. To jest absolutnie na razie przynajmniej wykluczone. Nie wiem, co się może oczywiście zmienić, tak? Po drugie, grupa partyzanckie, no musieliby się jakoś przedostać do tej Polski, no to też nie jest takie proste. A tam jest mur nie do przebycia. No nie, no niektóre zwierzęta dają radę, nie wiem, czy widziałeś tam. Właśnie, notabene, proszę Państwa, kilka tygodni temu się taki film ukazał w internecie, że nawet niedźwiedź nie wytrzymał tej atmosferze w Polsce i przeskoczył na białoruską stronę przez tą... Przedarł się przez ten płot, wyobraź sobie. On się pokaleczył. No. Ale tak bardzo chciał. Właśnie tu akurat zgadzam się z obrońcami przyrody, że to jest, proszę Państwa, barbarzyństwo, te ogrodzenia, to o tym wielu ekologów donosiło w tym wypadku. Wiesz co, bo śmieszne... To jest kaleczenie i mordowanie tych zwierząt, które przecież żyły w jednym ekosystemie, choćby Puszczy Białowieskiej. Trochę odbiegamy od tematu, ale ja też chcę tutaj jedno zdanie powiedzieć. Proszę Państwa, bo to też jest taka też kwestia skali. No, tutaj robią mur, żeby tam nie weszło 20, 30, tam nawet 40 tysięcy ludzi, a jednocześnie sprawdźcie sobie statystyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ile zezwoleń, setki tysięcy, podpowiem, wydano na pobyt w Polsce na przestrzeni ostatnich lat właśnie tych rządowych i to właśnie z takich krajów. No, ale oni wolą, żeby samolotami przylatywali. No, chyba dbają tak. O rozwój lotniska. Chyba tak, lotniska. Ale wiesz, o co chodzi, no to jest po prostu to jest cyrk, oczywiście, tak? Znaczy, tyle wiemy, że to jest cyrk, natomiast jeszcze odnośnie Wagnera. A proszę Państwa, tu ktoś zadał pytanie nawet z polskich polityków, całkiem racjonalne. Czy to nie jest tak, że Polsce potrzebny jest polskim władzom? Potrzebny jest kolejny straszak i czy rzeczywiście tak zwani Wagnerowcy będą na Białorusi, czy ich tam w ogóle nie będzie, bo na razie ich nie ma, to będą nas tym straszyć, a może nawet, uwaga, bo taka też teoria jest coraz popularniejsza, w sytuacji spadających wyników w sondażach przesuną sobie wybory, wprowadzając stan wyjątkowy na terenie pogranicza. I z tym pytaniem pozostawiamy Państwa na dzisiejszy wieczór. Zapraszamy jeszcze raz na jutrzejsze uroczystości i zapraszamy też tuż po uroczystościach będzie na zdrowy rozum. Bardzo ciekawy temat, myślę, związany z nadchodzącą rocznicą. Żegnają się Mateusz Piskorski. Do zobaczenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.